Ika, kochani, jesteśmy z powrotem tutaj Tak. customowi wyjadacze. Tak. Jesteśmy i tak z taką świetną wiadomością. Tak, nie, myślę, że najpierw trzeba to zaprezentować. Nie, no to trzeba zaprezentować, bo powiem wam, że jesteśmy zaskoczeni. Zaskoczyło nas to rozwiązanie. Może pamiętacie, w poprzednim odcinku męczyliśmy się, jak doprowadzić na drugą stronę mostu. To może Pochodnie. Na razie nie mów, tylko to pokażemy, dobra? Tak, tak, ja próbuję tam dopłynąć teraz. No ja płynę. W poprzednim odcinku zostawiliśmy sobie tutaj... Tam, tak przy moście, to była chyba najlepsza decyzja, jaką mogliśmy No bo nie było zrobić. Nigdzie indziej Nie było, sucho, nie. A tam trzeba na drugą stronę tą pochodnię sobie... Tak, przetransportować. Transportować. Dobra, mam Powiem tak, ja pochodnię. Bym na to nie wpadła No jakoś nie. tak, gdybyśmy jakoś, nie wiem, metodą prób i błędów, prawda? Nie. Widzicie to? Znaczy, nie, to jest pierwszy raz się spotykam z takim rozwiązaniem. Tak. To pierwszy raz. A czy nie bez powodu widać te, one są zanurzone w tej wodzie, nie? Żebyśmy nie wpadli do tej no wody, tak nie zanurzyli się, wiesz o no co tak, chodzi? No tak, ale to kurde i tak, ale tak by mi i tak, no... nie naprowadziło by mnie. Tak, i podpalamy tą skórę, a tą mniejszą też można? Nie. No i dobra, no to teraz tak, czy tą pochodnię... A, poczekaj, bo tutaj te skóry podpalały, lubiały podpalać, nie? Oj tak. Więc ja się cofnę. Uwaga. No i coś jest? Tu jest taki dzwonuszek. Dobra. Dzwonuszki można było... Nie. Rozwalać, no ale nie Mamy ten. Jakiś most, oczywiście zabiłam się. Powiedz, czy ja to zasejwowałam? Nie wiem. No. Tu jest jeszcze, dobra, kawałek mostu. No i są te zębatki. Pytanie, czy tylko dwie, tak? Bo tylko dwie. Z poprzedniego odcinka mamy... No ale tam się pali dwie. Przy tej... Tak, ale tam się pali przy tym... Aha, bo to ma się przestać palić chyba przez zębatki, tak? Myślę, że tak. Tak to będzie. Na ile tu jest do włożenia? No na razie mam dwie, rzeczywiście. To może więcej nie ma takiej potrzeby. No faktycznie, tylko dwie widzę. No dwie, tak. I ogień przestaje buchać. To świetnie. Uf. Aha, dobra, cały mechanizm w ruch. I co, zalaliśmy to pewnie wodą. Aha, ale my nie poinformowaliśmy chyba w końcu widzów. Tak. Czy informowaliśmy? Nie pamiętam o czym. Że jednak te dodatkowe levele. A, nie, nie mówiliśmy. No. Że dodatkowe levele nie są związane ze zdobyciem wszystkich sekretów, prawda? Tak, 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 no. Tak, tak, tak. Także możemy odetchnąć z ulgą. No. To się otwiera, ale nie wiem gdzie. Nie wiem. No to jest właśnie tam. Tam, gdzie była ta drabinka. Tak? To są te czachy, tak. Co mówiliśmy, że... Boże, co to było? Że mówiliśmy, że zalejmy sobie to wodą, ale przecież nie możemy zalać. Przecież, wiesz, by się nam... Nie wyszlibyśmy z tej drabinki, tak? No tak. Musimy teraz znowu tylko... osuszyć. Czaisz? No czaję. Znowu osuszyć i po drabince na górę. No dobrze. Znaczy, wiesz co? Tą lokację znam już na pamięć. W ogóle pod tą wodą te wahadełko, co tam strzelaliśmy, no, to ono dalej mi tam się buja. Znaczy buja się tak ta lina, znaczy ta nie lina. Ona. Nie, nie, to nie jest bug, to jest bardzo realistyczne, bo pewnie by ta lina tak dyndała w tej wodzie. Myślisz? No, no myślę, dobrze. Że tak, no, nie czepiaj się. Dobra, niech będzie. Dyndało by dyndało, tylko że tak wiesz, tak jak warko czy lary powinien, nie? Jak ona biega dyndać, a nie na lewo, prawo. Ale to już, wiesz, nie wymagajmy, nie wymagajmy. No nie wymagajmy, no bo zobacz, pochodnie tu, prawda, nie znikają, nie gaszą się pod wpływem nie, wody. Nie. Dobra, mam sucho. No ja też. Zmierzam tam. Ja to dopiero mam sucho. Mam wióry. Sucho masz? Mhm. No, a czym tu się podniecać? No tak. No życie, no życie, no co? No. Życie, nie. Może jakieś trzeba lubrykanty zacząć brać. Chyba. Na bazie wody. Na bazie wazeliny. Mhm. Chyba.
No, tu się otworzyło. No, dobra. Jest. I co? I no tutaj. I musimy płynąć. Kolejne pływanko. Błagam tylko, żeby nie żaden labirynt. Wszystko już zdzierżę w tym levelu. Byle nie żaden labirynt. Nie, myślę, że nie. Myślę. Na razie jest jakaś prosta droga, ale słyszę jakby towarzystwo, albo mi się wydaje. Tak szokiem. Kurde, jak daleko. No, daleko bardzo. Ale dziwne. Ciekawe, czy coś nie po drodze. A, ja cały czas sprawdzam te krzoki. Tu się otworzyło coś. Ale się o coś zahaczyłam w krzokach, ale nie wiem, czy się o krzoki zahaczyłam, czy o coś się zahaczyłam. A to nieważne. Bo i tak sekrety mamy wszystkie. Aha, no i tu no dobrze, no to bo dobrze, my jesteśmy nie? na początku, tak. No to i tutaj idealnie. Trzeba tego. Mhm. Idealnie. Proszę. Idealnie. Pięknie. Dobra, to tu. Było już, była ta woda, był ogień, jeszcze było coś. I żywioły tu widzę. Ja pierdzielę, te dzbanki pod wodą, to wiesz co, mogliby sobie darować, nie? No mogliby. No. Też tak myślę. Właśnie. Apteczka jest dobra. Pod wodą. Coś jest pod wodą? Jest, apteczka. Skóra. No, no dobra, góra wypłynięcie. Co znowu trzeba będzie podpalać, bo tam skóra była, ale to jest nieosuszone, więc. Tutaj ktoś coś jest. Na razie nikogo. No to co? Ale tu zamknięte. Dziwną muzykę mam. O, ja też. No. Bo jest jakiś tu dziadyga. Kocham tę era, kocham Larę, ale czasem to jest takie irytujące. Ale człowiek i tak to się irytuje, i tak gra. I tak gramy. To jest Tomb Raider i on nigdy nie umrze, przynajmniej klasyki. Tamte to już nawet jak się, tamte nawet się nie urodziły, także. Ta, słuchaj tutaj. Tutaj. Znowu to samo pomieszczenie. Widziałeś te czachy? Na ścianie jakby się miało tworzyć coś tu. No i co, następny ten? Tak. O. To wygląda mi na powietrze. Bo w ogóle nie patrzymy na symbole, ale tutaj są te. Można to stanąć? Nie. Są symbole ogólnie. No widzę. No i to. Tu była woda, był ogień. No żywioły, no generalnie żywioły. Teraz mamy tu powietrze. No i ale może trzeba wejść na te czachy? Poczekaj. Może no jak tam wejdziemy, to się otworzą może tam te czachy. To by była myśl, powiem ci. Teraz wyjść nie mogę stąd z lodu. Tak, jest to. Ej, to jest czasówka! A, wow! No, powiem ci, trzeba jakoś obrać drogę, bo to jest. To chyba przez ten lód trzeba. To aż tak? No, chyba. No, aż tak. A gdzie jest to w ogóle? Aha, tu, dobra. Aha, a jak wyjść z lodu? No właśnie, trzeba na ten podest środkowy, ale to też nie jest takie fajne. No nie. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to co mówisz. No to zobaczysz, co tam się dzieje. Kurde, już prawie, ale tak dobrze mówisz, przez lód. Ej, ale... Zamknięte, mam to chyba na pewno nie skoczyłam. Kurde, już zlamiłem to. Tak, za pierwszym razem mi jakoś to poszło. Nie. Takie proste niby, a mam jakiś problem dziwny. Kurde, zdenerwuję się już. Ja nie mogę tego zrobić. Chciałabym idealnie wskoczyć na róg tego podestu, wiesz? Chciałabym, ale jakoś mi nie wychodzi za skurczysyna. O! A właśnie tam, kuźwa, wlazła. O. No, zamyka mi się, co za ścierwo! No. No idealnie to teraz zrobiłam. Powiem ci szczerze.
Na styk wszystko jest. Nie, ja tego nie zrobię. To jest wszystko idealnie zrobione. Tam później jeszcze musisz skoczyć, nie? Nie zatrzymuj się czasem. Nie zatrzymuję się, absolutnie. Jeszcze później musisz skoczyć w tą dziurę. Teraz było i bym to zrobiła, ale się zatrzymałam. Nie wiem, na... Na chusteczkę. Na chusteczkę. Dobra, mam to. Idziemy. Idymy. Jesteśmy pod tym lodem. Mhm. No, na pewno. Czyżbyśmy, no w sumie to jest Kanada, to wszystko jest, wiesz... Zlodowaciałe, abym pojechała jakieś do Kanady. Kolce. Marzą mi się święta w Kanadzie w domku z drewna, z kominkiem. Jak Kevin. Tak, marzy mi się ten dywanik taki z niedźwiedzia i powiem ci szczerze, że gdyby ktoś takiego mi zaoferował, to rzucam wszystko i jadę. Okej. Okay. Domek także, w Kanadzie z kominkiem. Także... Słuchajcie. Ale biorę syna. Aha. No nie, no syna nie zostawię. Biorę syna. Zresztą marzeniem mojego syna jest mieszkać w Kanadzie, powiem szczerze. Ja mu powiedziałam, jak będzie miał kupę papy, będzie miał mnóstwo posiadłości, to ja mnie poproszę na święta zabierać. Mi ma być specjalna posiadłość dla mnie wbudowana, taki domek z drewna. Maria, właśnie. Za matka, no. Tak. No, ale on powiedział, ale to nie jest to, że ja tego żądam. On w ogóle powiedział, że mi tak zrobi. Jak będę babcią i tam będę w tej chatce bujać jego dzieci. No dobrze, no. Taki jest plan. Tak jest plan. Czy bujać, no za dużo powiedziane. Po prostu będziemy sobie grali. No właśnie, co by tam bujać? Bujać, będziemy sobie grać z wnukami. Dźwignię jakąś przesunęłam. Tak, te kolce się, wiesz, tak? Schowały. No. No to fajnie. Mam nadzieję, że to nie jest czasowa. O, tutaj jakieś przesuwanko. Dobra, najpierw czajmy co. Spoko. Czy... klocki każdy innej tekstury do przesuwania. Tym, że... Tylko w można... co i tak dalej, nie? Mało tego, na żaden z nich nie można wejść, naprawdę? No nie można właśnie. To jak my mamy to zrobić? Aha, na główkę skacz między nimi. No, tak myślałem. Tylko ja mam jakieś takie wrażenie, że to trzeba na lód. Tylko na który? Może coś jest gdzieś? A może w dole? W dole, właśnie patrzę. Ale tutaj ja nie widzę symbol. Nic. Widzisz na dole? No bo są symbole? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. No ale lodów to jest mnóstwo. Tak, a tych... Dobra, widzę jeden symbol. Takiej głowy znalazłam. Ta głowa jest... Aha, ta głowa jest tu. To trzeba by było to przesunąć tam. No dobra, to jedno bym miała. Tak, głowy. No, po prawej stronie. Jak wchodziliśmy i wejdziesz... A jest, dobra, mam no, taką... to ja bym tą głowę najpierw tam wcisnęła. Ja mam to, tylko nie wiem jak to teraz... Kurde. Bym musiał najpierw to tam dać. Tylko to jest patent, wiesz co? Na główkę trzeba po prostu skakać. No. Tak, masz rację. To bym dał tam. Ja mam nadzieję, że to będzie dobrze, bo jak nie, to ja tu takie wiewióry zrobię, że... No. Lubicie wiewiórki. Tak. Tutaj dałbym to. Nie wiem, czy tam taka gładka powierzchnia, jak nie jest, to nie będzie ten właśnie taki zielonkawo-niebieski klocek, wiesz? Tak się zastanawiam. Zielonkawo-niebieski? No ten taki TR-jedynkowy. Dobra, to jest to. Co dalej? Gdzie tu są jeszcze jakieś wyrwy, gdzie można by było? Bo tam do tamtego jednego to ja nie jestem przekonana. Bo są cztery, tak? Ale... Tu jest dźwignia na dole, to wiem co to jest. No ja bym to dał tu. A tu jest takie. To jest które? To jest tamto. No dobra. Ale tutaj wiesz co, ja nie wiem czy ja sobie później poradzę. To jest tam. Aha, i tu chyba jeszcze, tak? Tak. To tu bym ten brązowy wstawiła. Jaki myślisz, że tam na samym wprost to będzie ten taki z jedynki, ten taki... Boję się. Kurde.
Na wprost, tak. W sensie, gdzie te węże gdzieś? Gdzie ty masz jest jako taki na wprost taki brązowy podest. Brązowa jest. Podłoga, zobacz tam pod lodem. To mi się wydaje, że to powinien być właśnie ten... Ten taki, co się zawalało w... Boże, jaki to był ten z raptorami? Tymi dziurkami, z dziurkami. Gdzie są dwie dziurki, to jest jeden klocek. Brązowy, zielony. Mhm. I buźka. No brązowy to będzie ten właśnie z tymi takimi tutaj freskami, nie? Właśnie nie mogę znaleźć tego, te freski, które to jest. To jest tu? Znaczy, nie. Posłuchaj, klocek jest z freskami, tak? Brązowy. Brązowy? To dałaś tam, gdzie taka brązowa ziemia? Tak, no chyba tam to daje. Dobra, dobra. Tak mi się wydaje. Dobrze, dobrze, to jest dobry pomysł. No bo to nie ja mam innej na alternatywy. To ja mam na... Tak myślę, na prawidłowych miejscach mam trzy. Ja mam dwa na razie. Aha, trzy. Zastanawiam się teraz. No i ten zielony, on będzie tu na początku, nie? Tak, zielony na początku. Buźka będzie, jak się tu wchodzi na prawo, w rogu, tak, tej wnęce. A ten zielono-niebieski z tymi dwoma paluszkami, no to on będzie tam po lewej stronie, jak się wchodziło tu, nie? Aha, dobra. No tak to, mi się wydaje. To ja... Jak myślisz? No jeszcze sprawdzę, czy tam jest jakaś podpowiedź. No jest taki jednolity kolor, taki jasny. No to pewnie tak. Właśnie i tak by mi pasowało to teoretycznie. Ja sobie może to zasejwuję teraz w trakcie jej ciągnięcia, bo z nią to różnie jest. Ała, ała. No to ja mam taki ostatni jeszcze. Zaraz zobaczymy, czy to będzie. No ja trzeci teraz wsuwam. Ja też mogę zapisać wyżej jakieś cięcie, bo to za długo trwa, ale pokaż to. No rzeczywiście, masz rację, jest takie szare. No dobra, no to ja cisnę to i zaraz zobaczymy. Bo już jestem dwa ruchy i... No ja mam teraz już ostatni klocek, trzy ruchy do zrobienia i będzie. Ja też w sumie trzy. Źle policzyłem, bo zaraz mi napiszą, że... Brodo! Miałeś trzy ruchy, nie dwa. Nie wolno tak. Tak. Zbiera się. Słuchajcie, my wiemy, że my jesteśmy takie trochę czasem tempostrzały, ale my nie musimy wszystkiego wiedzieć, prawda? No nie, nie, ale to już pomijając tam fakt. Planet angielskiego i innych. I wszystkiego innego. Innego. O, i jest kolejny Bożek. No i świetnie. No to nawet to szybciej poszło, wiesz, tak, niż ta woda, bo tak, ta woda tak, to była... Tak. Chociaż, aha, dobra, tutaj wyjście jest takie inne. Ale jest okej. Okay. Nie jest źle. No. Chociaż co to miało wspólnego z powietrzem? Taki był symbol tam. Nie? Nie wnikam. No, no. Ważne, że to jest. Tylko jeszcze teraz, jakbyśmy wiedzieli, gdzie to wyjście było. No. Tych kolce, z tych kolce tam zejść, nie? Widzisz jak? No bo ja już tu jestem. Mhm. Wchodzę na górę. Dobra. Tutaj... Której to mańki z tej? Chciałbym zmienić klimat. Naprawdę. Oj, o, czekaj, mam kaczenkę. Dobra, to ja teraz zaraz będę miał. Kocham tą nutę starczy, jak się kończy level. Takie tym, mam za cicho. Ja chcę to głośniej. O. To taki jakby się kończyło. Lód się roztopił, wiesz? Mhm. Musimy tam zaskoczyć w dół. Kocham tą notę. Ona mi takie, no, cudowne wspomnienie. No to jest takie fajne, bo to pamiętam, że level się kończył. Tak, tak. A, no. Chyba się to... kończy. Tak, skończy się złoto. Level. Uuuu, gryź szynkę, miam, miam. Wow. No dobra. Tu co jakieś już widzę po lewo, prawo jakieś takie buźki, nie da się tego rozwalić. Czyli znowu poprzez sekrety, nie? Bierzesz to pod uwagę? Sekrety? A ta muzyka to mi, nie wiem, czy oglądałaś pierwszą część Laleczki Czaki. Czekaj. No, laleczka Chucky jak nic.
bo mam cutscenkę. Chyba jest jakiś dzwon, który nie wiem, czy nie trzeba będzie tego podnieść jakoś. Mieliśmy już kastą z takimi teksturami. O, i to był ten taki. Pamiętasz, z tymi teksturami mieliśmy kastą ten z TR2, ten taki ze złotem. Identyczne tekstury. Tak, tak, masz rację. No bo to jest, widzę, że te tekstury to są z Golda z dwójki, nie? Mocno. Ojej, patrz na linę. Będziemy zjeżdżać po te rolce. Jezus Maria, ile tu będzie chodzenia. Ja już się boję. Ja też. Czyli taka Portal of the Great Spirit, tak? A, czy te niebieskie to się tak. Rozwal sobie te niebieskie skrzynki, masz flary. Czy to jest przycisk? Tak. Ten niebieski z głową to jest przycisk. No, 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 no. Czekaj, co te buźki tutaj robią? Nie wiem, może trzeba będzie coś zrobić. I co to daje? I co to nam dało? Bo nie wiem. Jeszcze nie wiem. Aha, idzie do mnie. Może otworzyło te takie początkowe, bo właśnie tam też były te buźki. Może dźwignia odpowiada na jedną z tych buziek właśnie. Dobra, bo to już skąd on się tu wziął w ogóle? No wyszedł z tych drzwi, nie? Pewnie. O, zostawił apteczkę. Po raz pierwszy mi chyba Indianin zostawił apteczkę. Jesteś tam? Pokaż, jestem. Mam apteczkę. Żyjesz? Ja bo akurat go ubijałem. No i dobra, masz rację, otworzyło się. O Jezu, jaka nuda. Wow. Rozwal sobie skrzynkę, za nią są naboje do shotguna. Ale ci powiem, że te piersi jej tutaj zrobili przeogromne. Mam jakieś takie wrażenia. O. Oj, diabły mnie kolce. O, kurde, pułapken machen. Ja się napiłam na same kolce. Zajebiste po prostu. Oj, ale spychają te wahadła, to tak... tak niefajnie. No, spychają mnie. Ja bym się chciała chycić tam łapkami. Kurde, ale spychają tak niefajnie. No tak bagowato, ja tego nienawidzę. Ale można tak stanąć tutaj na krawędzi, nie zepchnie mnie? No nie, dobra. To może być. Ach, prosto w te kolce. To może jeszcze inaczej. Ja sobie to obejdę po prostu, bo nie jest na moje nerwy w ogóle. Ja też mam do tego nerwów. To jest bez sensu. No, oj kurde, szybkie są te kolce. To trzeba przyznać. O kurde. Szybkie są, nie? O kurde. Nie wiem, w którym momencie by tutaj... Tak, może z miejsca lepiej skok zrobić. No ja z miejsca robiłam. No nie. Chciałem wziąć rozbieg. Dobra, no to co, schodzimy niżej. Tak. Cóż to takiego jest? Jest tu jakieś dziura w dół, ale jeszcze dziura, coś jest. A tu jest jeszcze przejście, ale dziura... To przejście, no podejrzewam, że zabija, nie? Takie jakieś mam wrażenie, że to podpala. No tak było w dwójce. Jakiś pacjent. Zastrzelę Indianina. Strzelasz. Pomysł nie jest zły. No. Co? Strzelasz? Zwykłą bronią. Nie wiem, ja czemu. Też. Pamiętasz tę piosenkę w Pocahontas? Jezu, ja kocham tą bajkę. Kocham tą bajkę. Tak, wiem jaka to bajka, ale co ty to śpiewałaś, to było z tego? Tak. A to nie. To był ten Jezu, jak się nazywał ten grubas? Nie, on nie taki, powiem on ci. Nienawidził tak właśnie tych Indian. No. Zastrzelę Indianina. To pomysł nie jest zły. Okej. Okay.
Idę na łapkach. Na łapkach? Aha, no. To ja też. Wiesz? No, dołączę się. Oj, tutaj to pułapki, Bedo. Ta nuta to mnie tak trochę dołuje, powiem ci szczerze. Tak, tak. Jest taka... mroczna. Pamiętam ją, znaczy tak mi się wydaje, nie wiem. Co chodzi? Czemu nie mogę tego przesunąć? Tylko skakać chcesz? Tak, tylko jak to przesunąć? Właśnie o to chodzi, że nie wiem, ona... Jak. Ja nie wiem, jak to przesunąć. Jak chcesz to zrobić? Ale przez chwilę jakby chciała przesunąć, nie rozumiem. Ale nie, no ona to... jak chcesz to zrobić, jak kolce wychodzą, nie? No tak. Na kolce wsuwam to na kolce, ale co dalej? Tutaj co to jest? To są jakieś drzwi. Wsuwasz to na kolce, a ja właśnie nie mogę tego... Na kolce wsunęłam. Nie mogę tego wsunąć na kolce. Ale bez sensu. Ona nie chce mi tego wsunąć na kolce. Czekaj, ja zrobię load, bo ale podoba mi się to. Ale to jest bez sensu, bo ona obok później tego ginie, więc... Mhm. Shit. Czekaj, jeszcze tu coś jest. Co to jest? Aha, tu się pewnie to otworzy. Nie potrafię ogarnąć, co byśmy mieli z tym zrobić. Mnie diabły. Ja bym jeszcze, to postawiła... Na ten szary? Na ten, ja bym to postawiła tutaj jeszcze na te takie niebieskie kamyczki. Dlaczego tu jest taka tekstura, a nie inna? Widzisz te niebieskie kamyczki? No możemy tak zrobić, tylko że mamy na tyle miejsca, mamy. Dobra. I zobacz, i tu jest czołgane, jakbyśmy mieli się zablokować. No, to by było dobre. Tak, to jest myśl. Moim zdaniem to jest jakiś właśnie trigger i zobacz, te kamyczki również są na tych kolcach. Moim zdaniem to wyłącza to kolce. To. Mhm. Nie bez powodu dali tą taką lukę tu. Oczywiście, że wyciąga. Znaczy wyciąga, wyłącza. Wyłącza. Dobra, i teraz z powrotem, nie? Jaka zabawa. No i tak myślałam, to się otworzyło. No i pewnie te drzwi, nie? Tak, tak, otworzyły się. Znowu kolejna, słuchaj, kolca. Aha. O nie! Ale jestem. Nie? O kuźwa, co tu... Tyrolka! To już ja lubię tyrolki. Mhm. Ja lubię tyrolki, powiem ci szczerze. Nie wiem, że jestem dziwna, ale ja lubię tyrolki. Lubię tyrolki. Tylko żebyśmy nie musieli się puścić w odpowiednim momencie. Pewnie tak będzie. Ale chyba tak będzie, bo ja... A nie, jest tam chyba... Wiesz co, jest wyrwa. W ścianie. Tak, bo ja jeszcze te kolce tutaj ćwiczę. No nie zrobię tego. No nie zrobię. No nie. Robię po raz siódmy. Nie musisz się wcześniej... Ten, bo tutaj jest po prostu wyrwa, wiesz? O, i są... Czy to można rozwalić? Oczywiście, że tak. Mogłabyś zejść, moja droga. Chciałbym też tyrolką zjechać. Bardzo bym chciał, ale się chyba nie da. To może tyłem. O co chodzi? Nie mogę zejść. No schodzisz, ale nie rozumiem czemu. Tyłem? No Jezu, tyłem? Głupie. Głupie. To jest głupie. To jest głupie. Jest głupie. Dobra, zjeżdżam. Do końca? Tak, do końca. Tam jest wyrwanie. To było mało zjeżdżanek. Co tam się tłuczesz? No, moja klawiatura, sorki. Dobra, tutaj mamy... Flar. Ja w ogóle nie odpalam flar, a jest tu tak ciemno i co chwilę je, wiesz co, znajdujemy, a ja jakoś tak jakoś nie wiem. O Jezu, kolejne, wiesz co, do, no. do rozbicia, no. wiesz co. No. Ona mi mówi no. Aja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 j
zastanawiam się, czemu tu są wszędzie
Aha. A, prosto w te kolce. To nieważne. Nie widzieliście tego i zabiło mnie. A tu wszędzie kolce są. Aha, tu się nie chodzi. Tu się chodzi po drabinach. Chyba tak, tylko zastanawiam się, dlaczego tam są jeszcze dalej. Oj, to nie dalej, z flarą. Jestem głowa. Idę sobie z flarą, nie? Po drabinach. Bo to wychodzi tak, że... O, tu trzeba zestrzelić ten. Widziałaś? Tak, zrobiłam to. O, dobra. Denerwujmy ta klawiatura, że ona... O, teraz jest dobrze. Dobrze nie wiedzieć. Nie wiem, jak mam tam doskoczyć. Nie obija. O, jest dobrze. O, no zginęłam. Serio? Czy mam wziąć skrótem apteczkę? Nie! Kurde, ale te kolce to są... rąbnięte. Nie, nie. Dobra. 9. Ja w ogóle ale to jest dziwne. Ja w ogóle dałam F9 i wyłączyłam nagrywanie. Także spoko. Okay. Tak też można. Też można. Ale kolce są dziadowskie. Bardzo. Ja mogę tu zejść bezpiecznie? Dziękuję. Dobra, tu widziałem jakieś naboje, bo mi się wydawało. Tu się otworzyło to z tą drabinką. Tak, no. Chcę naboje jeszcze zabrać. Są, są. Tu się otworzyło z tą drabinką, ale tak. Do góry czy na dół? Na dół. Oboczna ściana też jest drabinką? Czy to jest bug? A co to w ogóle jest jakieś takie dziwne, dziwne coś? Można jakoś skoczyć do tyłu? Co robisz? Co to było? Nie wiem, co to było, ale... No nie wiem, co mamy z tym zrobić. Nie wiem, co to jest w ogóle. Tak, trzeba odskoczyć do tyłu już przy samym końcu. I to się... Ała! Jak przy samym końcu. Okej. Okay. I to się otworzy, czy coś się z tym zrobi? No jak jesteś na samym końcu, już przy samej lawie... A tam, to trzeba pominąć, tak. Tak? Tak, to trzeba pominąć, na sam dół zejść, odskoczyć do tyłu. No i tam się złapać gzymsu, nie? Mi nie doskakuje, także nie wiem. Jak nisko mam być? No tak, tak, tak nisko. Nisko, nisko. To jest za nisko, za nisko. Ale te kolce to mnie denerwują. Zanim ja się ustawię. Ale tu chyba to nawet nie ma potrzeby takiej. Aha. Stop right now. Spoko, że zasejwowałam w złym miejscu, ale okej. Okay. Może jakbym to przebiegł? Oh, Boże. Po co? Po co? Dobra, to nie. Czy ten posąg można przesunąć, żeby to coś zgniotło, ten posąg? Nie. 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 Nie, dobra. Miałbym pomysł. No, mam, no musimy iść do tej, no, dźwigni, nie? No tak, dźwignia, ale to się paliło przed chwilką, palił się przed chwilką ogień. Aha, nie, to tylko na chwilkę, okej. Okay. O Jezu. No. Co ci się dzieje? Coś mi wlazło. Kłaczek. Och, kłaczek. Ja jak zwykle mam ADHD i muszę wcześniej powiedz do tego... Chociaż to nie jest czasówka, proszę. To nie jest czasówka, tak? Powiedz, że to nie jest czasówka. Nie wiem, jeszcze nawet się nie dostałam do tej dźwigni. Więc... Bam! O, zabiło mnie. To nie jest czasówka? Nie wiem jeszcze. Nie. Nie. Dobrze. Ale co to robi? No otwiera za kolcami, tam jest przejście. Za kolcami. Aha, mówisz? No, tam trzeba, a, tak, no. Trzeba przejść. A czy tam widzę jakąś... O, ja widzę tutaj jakąś czyli trzeba rurę. Skoczyć na kolce, tak? O to chodzi? No tak przebiec przez nie, ja tak... Tam gdzie te rożki, to tak się przebiegam. No. A ty, ty. A tutaj tak... No dobrze. O, ty! To jest ta apteczka. Co tam masz?
Co to jest? Takie to jeszcze nie widziałem. To on cię przestraszył? Nie, nie, nie. Ale to było. Jeszcze takie czegoś nie widziałem. Żeby ktoś wykorzystał tekstu. Aha, to mnie zatruło. Okay. Ej, tego Indianina zabiło, ale coś go zabiło, nie wiem co. No to zaraz zobaczysz. Zatruło mnie to. Aha. To coś mnie zatruło. Mnie. Aha, po co, tą hydrę, tak? Taką? No, ale taką chodzącą, to ja chodzącą. Nie widziałem. Chodzącą. Po co to są te drabiny? Tu można zejść... Co tam jest na dole? Zatruło mnie. No właśnie mnie też. To tak, jakby wejście było na górę, to może ewentualnie można... wykombinować. Zginęło główienko. Dobrze. Co teraz kombinujesz? Idę na górę po drabinie, nie? Taki mam plan. No dobrze. Na ten klocek można wejść, nic się mi nie wysunie. Uważaj, bo tam są kolce w tej jednej drabinie. Jak to w drabinie? To my tu mamy. W sensie na dole, tak? Jest kolejny przycisk w ścianie. Tak, na dole. Mhm. Który otwiera coś. Z tej strony. Na razie to jakoś nie jest jakieś to... No, nie ma... Wiesz co, po takim poprzednim levelu, no to wiesz, trzeba trochę odetchnąć. Tak źle. No i kolejny przycisk, tak? Tak, i on otwiera tam, tam gdzie te kolce były. Mhm. I ta dźwignia z tym ogniem. Tylko wiesz co, tu jest pochodnia, zabieramy ją. Gdzie masz pochodnię? No tu gdzie była ta hydra w rożku. No musimy raczej chyba. Dobra, to zabieramy jest. Ją. Tylko można tutaj tak podskoczyć do góry? A nie. Jeszcze jej nie widziałam. Kurde, ja z tym pochodnią to my tutaj nie wejdziemy. Chyba, że tak... Chyba, że stąd. Pokaż, gdzie masz tą pochodnię. Pochodnię? Gdzie masz pochodnię? Szukamy dalej. Bierzemy ją, bo to różnie może być. Czyżby tu? Oczywiście, że tu. Nawet dwie są. No. Ty, to się teraz na zmianę robi. Aleś... Co się robi na zmianę? Wymyślili... No te młoty. Wymyślili tutaj te młoty. Kurde, no dobra, niech będzie, ale... Co mi teraz z tą pochodnią? Czy to jest dobry pomysł? Dobra, ja idę z nią, ale... A w ogóle czekaj, bo tu jest jakiś taki z roślinką klocek. Tym się nie da nigdzie zejść, nie? Żadne jakieś takie sekretowe sprawy. Nie da się. Wiem, tam jest... Co tam jest? Ta taka ruła, tak? Mhm. Nie? O to ci chodzi? A nie da się tej... Nie da się tego podpalić od tego, co się tam pali. No to jest chyba jedyny pomysł, bo tu to nie ma nic, wiesz? Ja bym sobie tam jakoś skoczyła tak, żeby stać, nie wiem, ale jak będziemy stać na krawędzi, to nas to podpali, czy nie? Ach, pytaj się mnie. Ale wiem, ja o co ci chodzi. Spróbuję. Uwaga. Ale nie, to ona nie chce od tego podpalić, chyba że jakoś inaczej trzeba skoczyć. Nie chciała mi podpalić tego, wiesz? No ja też mam to. Niestety, podpala mnie w ogóle całe. No. Znaczy, stałam tam na wrożku, to mnie nie podpalało. No mnie też nie, tylko ale, że no, w pewnym momencie... Dalej nie wiem, nie mam nic tu. No nie wiem, ja rzucam tą pochodnię tu na razie. Dobrze. Bo nie wiem co. Tutaj nie wejdziemy. Bardzo też nie mam pomysłu. To jest jakiś rożek, ale nie. I tam jest tyrolka na górze, ale nie ma jakby... Aha, tutaj są kolce. Ja coś czuję, że te tutaj, te posążki, to trzeba odpalić. O, jak mi ręka. Tak mi się... No mi się wydaje, że tak, tylko i wtedy te kolce, no właśnie, te kolce znikną, ale kurde. No to jest jeden ogień, który tutaj był. Nie ma nic przecież po drodze. Ja pierdzielę, no to chyba... Może na tą roślinkę tam zobaczymy, spróbujemy jeszcze coś wykombinujemy, czy nie. No nie, no to jest bez sensu. Czemu nie chcesz odpalić od tego? Jest, odpala! Tak. Odpaliła mi od tego dziadostwa.
No, ale w którym miejscu stoisz? W rogu. No, po prawej stronie w rogu. Tak, gdzie ta dźwignia, między tym, między dźwignią a tym buchającym w rogu. Znaczy... Po prostu w rogu. W rogu tutaj, tam, zaraz w rogu jak się skacze. W rogu ścian. Gdzie jest styk jednej ściany i drugiej. Tam? Tak, tak. I tam rogu. Cię nie podpala? Nie, nie, nie podpaliło mnie i ona odpaliła od tego. To się da odpalić od tego? Nie. No coś mi się w to nie chce wierzyć. No tak zrobiłem. Że... Nadal nie wiem, co z tą pochodnią mam zrobić. No, stoję tu, ale dalej ona nie chce tego podpalić. No tak weź, tak się kręć troszeczkę, leciutko, no, delikatnie. Kręcę się, no. Aha, ale ona to podpala w ogóle, jak to się nawet nie pali, także spoko. No. Nie mam pytań. Tylko, że wiesz co, te tutaj... Te posążki, to nie. Nie? Nie, nie. Może ty jak tam mówisz, tam trzeba się chyba wrócić. Mówisz? Patrz, znowu teraz mówię to dobrze. No właśnie. No. I to jest głupia. Okej, okay, wpadłem do wody. Ty też? Nie. Mnie kolce uśmierciło. Tutaj mówisz... A co byś chciała, tą roślinkę podpalić? Tą taką pomarańczową? Nie, no raczej nie chcę podpalać. Myślałam, że tam można gdzieś zejść potem, może to jest jakaś drabinka, bo to jest takie słomiane. Naprawdę nie chcesz tego podpalić? To by było w sumie... Rzuciłam w ogóle. A nie. Nie to nie, nie to nie. No to, a co tam jeszcze wcześniej było? Coś? Tam, gdzie ta hydra, to było coś do podpalenia? No właśnie. No nie wiem. Idziemy. Może jakaś skóra była, nie wiem. Idziemy zobaczyć. Była jakaś skóra? No nie. A może te posążki? No tak. O, jakieś dziwnie stoją. Nie. Cholera, nie wiemy, co podpalić, słuchajcie. Brakuje nam pomysłu. Na pewno tamte posążki nie, bo wiesz, tu się bagują różne rzeczy. Tak, wyżej już więc nie wejdziemy. Na pewno tamte posążki nie wcześniej, co byłeś tam, bo ja nie poszłam do tego pomieszczenia. No ja grzebałem przy nich, ale jakoś... Jesteś pewien. No nie. Dobra, nie. Jest. Ja się wrócę tam. Wróć. Kurde. Korci, tak jak ty mówisz, to jest ta... Co robić? No dziwne to jest tam to słomiane, nie? To słomiane jakby można było podpalić. Tam jest po prostu... rura do wspinaczki, więc... Nie, te posążki, a może jakby, nie. A może jakbym to rzucił tylko tą pochodnię? Może gdzieś tam to trzeba rzucić w ogóle w dziurę, gdzieś czegoś coś nie widzimy i to coś się podpali. Widziałem tutaj, gdzie te słomiane, ale nie. Ja sobie w ogóle wejdę na to słomiane, bo... No wlazłem właśnie. I to nie jest żadna drabinka. Jakie może być jeszcze rozwiązanie? Na przykład rzucanie pochodni na kolce? To ma sens? Nie. To nie ma sensu. Powiedzieć coś? No. To jest głupie. Wiem. Znowu to tak chodzi, jakby chciało, a nie mogło. To jest głupie. No, weź. Czy robimy cięcie, żeby dojść do tego, co my mamy zarobić? Tak, tak, słuchajcie, zaraz wrócimy, bo szkoda czasu. Tak. A nie, nie Stop. Wrócimy. Stop, resetujemy. Nie wrócimy, bo mamy 44 minuty. Dobrze, no to się pożegnamy teraz. Jeszcze raz zrób 3-4. No i spoko, ja nagrywam cały czas, więc... A, dobra. No to jesteśmy, słuchajcie, z powrotem i... Zapomnieliśmy się, że to już jest 44 minuty i jednak wypadałoby się pożegnać, więc myślę, że usłyszymy się w następnym odcinku. Tak, a już będziemy bardzo wiedzieć. Nam jest przykro. Będziemy wiedzieć już na pewno, tak. Co tam. To rozkminimy to w każdym razie. Tak jest. Także dziękujemy wam za dzisiaj. Do usłyszonka. Pa, pa. Pa, pa.